Kolejnym komiksem będzie Moon Cop, wydawnictwo komiksowe i Tom Gauld. Toma Gaulda kojarzymy z, powiedz, komiksu Goliath, który został ten komiks wydany w 2012 roku. No ale teraz mamy Moon Cop z wydawnictwa komiksowego, czyli po polsku gliniarz księżyca. Wyobraźcie sobie taką historię, taki świat, gdzie ludzie kolonizują inne planety. No w tym wypadku akurat księżyc. Księżyc nie jest planetą. No ale kolonizują jakieś miejsca poza Ziemią. No i jak wygląda tam życie? Obserwujemy je z punktu widzenia właśnie policjanta, który chociaż akcja dzieje się na Księżycu, to cały czas ma takie przyziemne sprawy. A to gdzieś tutaj jakiegoś pieska trzeba znaleźć, a to może kogoś odwieźć. Ogólnie taka atmosfera bardzo spokojna, wydawałoby się, że nie ma nic do roboty. Ten Księżyc, no tutaj tak, wiecie, ja to mam akurat przed oczami. Wy pewnie jak myślicie sobie kolonizacja Księżyca, to wyobrażacie sobie taką wielką bazę, na której jest wszystko, też bardzo dużo, parę tysięcy ludzi, gdzie oni mają pod ręką w zasadzie wszystkie niepotrzebne miejsca, usługi, żeby przeżyć na tym Księżycu. A tutaj nie, wyobraźcie sobie właśnie naprawdę takie osiedle, pełne domków jednorodzinnych, gdzie wszędzie jest oczywiście pustka, nie ma drzew, a jak są jakieś drzewa pod tą taką charakterystyczną kopułą szklaną, wszyscy chodzą właśnie w takich skafandrach z takimi szklanymi kopułami, no i w zasadzie zachowują się tak, jakby byli normalnie na ziemi, tylko różni się troszeczkę scenografia, no i właśnie ich ubiór. I, no i żyje sobie ten cały policjant. No i mamy taką historię melancholijną. W zasadzie no to jest taki problem, że tutaj muszę urwać znowuż to w takim niezręcznym momencie informowanie, o czym jest ten komiks, ponieważ on jest taki melancholijny, pokazuje tak naprawdę taką monotonię życia tego policjanta na tym księżycu, gdzie nic się nie dzieje, gdzie każdy każdego zna, gdzie są pewne odległości do pokonania. Paradoksalnie, bo się wydawałoby, że wszystko powinno być jak najbliżej, żeby wiadomo, tam ubytek tlenu, ogrzewanie i tak dalej, wszystko skondensować, straty do minimum. Tutaj nie, tu jest właśnie ta przestrzeń. Również ta przestrzeń jest zaakcentowana przez komiks narracją, że mamy mnóstwo takiego oddechu. Tom Gauld opowiada historię dużą ilością obrazów, że odczuwamy ten ubytek czasu, pomimo tego, że ten komiks bardzo szybko się w tym momencie wertuje, bo nie mamy dużo tekstu, lecimy tym wzrokiem oczywiście dosyć szybko, to jednak nie ukrywajmy, ten taki zabieg, gdzie mamy mnóstwo takiej ciszy w tych kadrach, powoduje, że jednak odczuwamy takie pewne dłużyzny, taką melancholię w tym takim, od takiego przemijania czasu w tym miejscu, na tym księżycu po prostu. No rysunkowo to taki minimalizm, nazwałbym to minimalizm, taka kreska alternatywna, taka kartunowa, ale ogółem minimalistyczna, ale warto zaznaczyć, że tutaj Tom Gauld zdecydował się na taką dużą ilość kreskowania, mamy bardzo dużo kresek, pomimo tego, że akcja dzieje się na pustkowiu, na tym księżycu nic nie ma, to cały czas on wszystkie jakby powierzchnie, czy to ziemia, czy to właśnie jakieś ściany budynków, cały czas pokrywa skrupulatnie takim licznym kreskowaniem. To dodaje takiego brudu, to dodaje też takiej klimatyczności tej całej opowieści, ale ogółem kreska jest taka dosyć minimalistyczna. Warto jeszcze zaznaczyć, że wszystko widzimy troszeczkę tak z perspektywy, zadajmy jeden rzut kamery, że nie mamy takiej zabawy, że to jest, nie wiem, kamera z perspektywy żabiej, z lotu ptaka, z boku, zbliżenie, no nie, dobra, przesadzam, zbliżenia oczywiście są, oddalenia, ale jakby wszystko widzimy po prostu z boku, jak w grze platformowej. Wiecie, jak w Mario, idzie się w prawo. No tutaj bohaterowie poruszają się w lewo, ale tak, żeby przedstawić, w jaki sposób to wygląda, to w tym momencie mi się wydaje, że to dobrze przedstawiłem. Ogółem komiks tak skłania do refleksji w pewnym momencie, bo zadaje pytanie, czy warto osiedlać się chociażby na takim księżycu. A jak wy sądzicie, czy warto osiedlać się, czy ludzkość powinna osiedlać się na księżycu? No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić was z tym pytaniem oraz przypomnieć tytuł Moon Cop, jeśli byście właśnie chcieli zobaczyć, w jaki sposób Tom Gauld podejmuje tą nieziemską, nietuzinkową tematykę. Oczywiście z wydawnictwa komiksowego.